Witam serdecznie, 27 czerwca 2013 rok. Godzina 9:00. Jestem przed miejscowością Valladolid. Tak jak wczoraj mówiłem, tak też się stało, udało się, podjechałem pod miejscowość. Mam 30 km do niej, a do celu, do miejsca rozładunku do Portugalii mam 470 km. Jest to ostatni gwizdek na dzisiaj, żeby rozładować terminowo miejsce. O godzinie 10:00 ruszę, mam na to 8 godzin. Jest to do zrobienia. Mam nadzieję, że nie będę błądził w Portugalii, nie będę szukał firmy, tylko dojadę tak jak trzeba. Jeszcze pozostanie mi tylko granica, na której będę musiał się zorientować, jak tu wygląda sytuacja z tymi winetami, z opłatami, żeby nie wjechać i później się ciężko zdziwić, jak przyjdzie jakiś mandat albo coś takiego. No muszę się zorientować, może podczas jazdy przez radio jakiegoś kolegę wychwycę. A tutaj stoję, stanąłem wczoraj o 23:00 przed restauracją Zamorano. Restaurante Zamorano. W ostatnich odcinkach pokazywałem wam, jak zjeżdżałem, dowiedzieć się, gdzie jest jakaś przemysłówka. Później jechałem glitterboxami, pustymi paletami. Ler palety z Niemiec wtedy wiozłem. Pamiętam, tutaj byłem się zapytać. Będę chciał tutaj po wypiciu herbatki, jak dokończę herbatkę, sobie skoczę tam do restauracji. Zabiorę ze sobą aparat lub telefon. Będę chciał nagrać, wam pokazać po prostu byka fajnego, bo pamiętam, że tam taki wisiał i żałowałem wtedy, że nie zabrałem tego sprzętu. Będę chciał to zrobić teraz. Mam nadzieję, że mnie nie wygonią. No proszę bardzo, a tak wygląda byczek. Co to jest napisane? Tak wygląda prosperujący bar. Co się dowiedzieliście? Co? Co się dowiedzieliście? Następny wiadomo, i tam będzie zadane. A to wam mówiłem. Idę zobaczyć głowy. Ciekawe, który to z nich strzelał. Co? Ciekawe, który tu z nich strzelał. Jakie sztuczne. Fajne widoki. Znaczy, no może nie widoki, ale fajny ten. Głowy. Naprawdę bym wolał na żywo te zwierzęta zobaczyć niż takie pokaleczone. No ale no taki dziwny zbieg okoliczności, akurat koledzy przyjechali, żeby się dowiedzieć, jak do firmy dojechać. Najlepsze, że ja w tej firmie byłem w poprzednich odcinkach naszych. Byłem im tłumaczę, ale dalej są niepewni. No akurat no, w tej samej restauracji się pytają, także idę do nich jeszcze im pomóc. No to co, moi drodzy, będziemy rozpoczynać pracę. Słuchajcie, zrobiłem sobie 11:04 pauzy. Chcę coś wam ciekawego pokazać przy wpisaniu w Hiszpanii. Jak to się odbywa? Zrobimy tak. Wpisz kierowcę. Wpisz kierowcę. Kraj rozpoczęcia. Hiszpania. Zgadza się. Potwierdzam. I teraz zobaczcie ciekawostkę. I teraz tachograf się pyta o region. Tak, my wpisujemy przykładowo, no taki przykład podam. Wpiszemy przykładowo u nas Polska. I będę stał w województwie wielkopolskim lub lubuskim. I trzeba to wpisać tutaj u nich. A tu jest akurat Castilla León, czyli będzie CL. Muszę znaleźć rozpoczęcie. Przyleciałem? Nie. CL. O jest. CL. I proszę bardzo, potwierdzamy. I zaczynamy pracować. Przed nami 470 6 km do miejsca rozładunku w Portugalii. Przypomniało mi się coś tak dla uświadomienia. Powiedziałem, jak tego byka nakręcałem. Powiedziałem, że tak wygląda prosperujący bar i odwróciłem się w stronę baru. Kamerką w stronę baru się odwróciłem, pokazując stojących ludzi przy barze. A miałem na myśli prosperujący bardzo. Spójrzcie, zerknijcie na pod nogami, co tam się dzieje przy tych klientach. Tam jest biało, narzucane papierki. I właśnie, czym więcej tych papierków, tym bardziej prosperujący
Bar. Tak jak kiedyś to kiedyś tam wspomniałem. Tak to wygląda w Hiszpanii. Coś się robi, rzuca się pod nogi i jest fajnie, jest fajnie. Dzięki temu, że koledzy... Aha, jest taki, jest takie nieistotne, ale ciekawe. Najlepiej ja wtedy widziałem tego byka. Jak szedłem się zapytać, a wcześniej mówiłem, że byłem już w tej restauracji i idę, pójdę z aparatem, żeby byka nakręcić. Tą głowę byka pokazać. Widziałem byka, nie widziałem pozostałych głów. To gdzie ja miałem wtedy głowę? Chyba też na ścianie. Ta Portugalia teraz, no, zamarzą wszystkim. Jeżeli to zdejmę dzisiaj, to jutro zdejmę w Hiszpanii. Od momentu zdjęcia w Portugalii mam 730 km do Hiszpanii. Jedź prosto, trzymaj się u lewej strony. Dobrze, Heniu, podsłucham cię, więc jadę. Będę się trzymał lewej strony. Niektórzy sobie Kaśkę ustawiają, a mam Henika. A to tylko dlatego, bo Heniek tak jakoś wyraźniej gada, a Kaśka jakoś piszcze, jakby śniadania nie jadła. 19 stopni, do celu 350. Gonimy, gonimy, bo nie ma czasu. Portugal Tir. Brawo. Nakaz jazdy ciężarówki. Wymyśleli sobie obiad. Miasto nie wjeżdżasz, to niedobrze. Teraz pierwsza stacja jaka będzie. Ja musiał zjechać i po tą winetę się udać. Oj, trochę ci dziurawo, troszeczkę, ale... O. Paki po łzu nie rysują. Czyli sygnał opłaty. Znaczek był, że są opłaty. Muszę teraz szukać stacji paliwowej pierwszej i kupić. Był jakiś sygnalizator, no kurczę. Opłaty były wskazane tutaj tego, ale teraz... Ten mi mówił, że na pierwszą stację mam jechać w Portugalii, żeby nie było jaj, kurczę, że wjechałem, a ja jadę, a tu miałem stanąć na granicy. Aj, kurde, tak jak ja mówię, Portugalia będzie tu dusić moje koniki. Oj, poddusi, poddusi. Całe 50 na godzinę smaruje. Dobra, zjeżdżam, idę nabyć opłatę na Portugalię. No dobra, idę załatwić sprawę i będziemy dalej lecieć. Oddaliłem się z tej stacji, niestety błędne informacje uzyskałem od tego kolegi, bo babka mi tu każe jechać i to dużo, dużo dalej. Mam dziwne wrażenie, że jadę bez opłat. Te dwie tablice, co minąłem z oznakowaniem wysokość opłaty za klasę euro i te słupki, to jest na 100% ściąganie, tylko gdzie to kupić, cholera, no. No i widzicie sami, jest tablica z opłatami, są bramki, są kamery jakieś tam, a ja jadę bez opłat, no. No, trzecia piaskownica na tym odcinku, jak z góry tutaj mnie pcha. Nazywam tutaj piaskownicą ten tutaj zjazd, po prawej ten znak, co teraz widać.
Wirek nam jest znany. Gdyby nie daj Boże jakiemuś koledze hamulce zawiodły, powinien przechwycić. Cześć, jesteś na radiku? No to jest. Powiedz mi, jak tą stronę wjeżdżałeś, gdzie nabyłeś winetę tutaj na te opłaty? Bo ja cholera tu wjechałem i tam powiedzieli przez gwardą, tutaj mam ten, gwardą kupię, a tam się okazuje, że nie, babka mi każe tu jechać, mam za 5 km stację. Jak tą stronę jechałeś, to gdzie to kupiłeś? Prawie samo się słyszę. Gdzie Małta kupiłeś? Halo? Może nie lepiej nieraz wybrnąć i powiedzieć, że słabo słyszę. Tak. Dobra, za 4 km powinna być stacja. No dostałem tą zdrabkę, a wygląda to w następujący sposób. Nie wiem, będzie widać, że tak o. Jest to jedna zdrabka za 40 euro. Za 40 euro powiedziała mi ta pani, że w jedną stronę pod Porto i drugą mam kupiłem z powrotem. Zdrapię, aktywuję ją SMS-em. Specjalnie włączyłem aparat teraz. Zobaczcie, jaką ma plandekę. Zobaczcie, jaką on ma powierzchnię. Widzicie to? Jak jest podniesiony? Jeszcze trochę, to zaraz te czujniki zdmuchnie. Ale chyba tam wiewiórki albo pszczoły luzem wozi. No, jaka kura normalnie. Sto osiem kilometrów do rozładunku. Nie jestem najsłabszy. Że koledzy mają dużo, dużo więcej niż ja. Albo mniej koni. Teraz właśnie zjeżdżam na drogę 223 do celu. Do celu, do rozładunku zostało mi 13 kilometrów. Patrząc na razie na ten krótki odcinek, to ta droga jest na mapie żółta. Nie wiem, jak tam już przed samą firmą, bliżej co tam będzie. Bramki w kierunku Porto. Skręć w lewo na rondzie. Trzeci zjazd. Zobaczymy. A może to nam weźmie kartę. Skrzyta. Jednego tu nie ma. Nie chcę karty, 5 euro chcę i 10. No dobra, kasowało 5-10 i idziemy. A kartę nawet spojrzeć nie chciało. Nie, to nie. Nie będziemy się prosić. No nawigacja gdzieś tutaj mnie ciągnie, tak na mapie też tak wychodzi. Za 550 metrów mam prawo skręcić i za 500 metrów i 4. O, 4 kilometry. Skręć w prawo. Dojazdu do tej firmy. Mam nadzieję, że nie rowerowa. To jest ten odcinek białej drogi, co mam akurat białą drogę na tym. Na mapie. Ale pcha, kurde, krótka góra, ale muszę go dobrze trzymać. 30. Czas operacyjny tak jak przewidywałem.
O 16 powinienem być, no i chyba tak będzie. 10 minut mi zostało do 16 ich czasu, naszego 17. 3 kilometry. Jak ktoś tu napierał na te bandy. Teraz prawdopodobnie to samo, ale w drugą stronę. Kurczę. I tak krótkim czasie, na tak krótkim momencie zawirowania w baku zrobiło, że hej, od razu norma 1,5 litra do góry. Na tak krótkim czasie, no niestety. Krótki odcinek i od razu wiry. No musi coś wciągnąć, tak? To chyba to widać zresztą, jak się spinam, to nie są jakieś tam wymysły moje, ale to aż jęczy, aż jęczy. Po 200 metrach skręci w lewo. Nawigacja mówi, że mam za 200 metrów skręcić w lewo. Mam nadzieję, że sobie ze mnie teraz nie żartuje. Wchodzę. Wszystko jęczy. A musimy w lewo niestety. Musimy w lewo. Musimy w lewo. Jak każe, to idziemy. Ale tu są... Ale tu są opory. Kurde, takie zagięcia. Tutaj, tutaj. Siedzą goście na ławce i sobie myślą, gdzie ten wariat tam jedzie. Sam się zastanawiam. Nadzieję, że ta droga tam się nie skończy. Kurde. Ale zawirowania. Ten co? No tutaj jak na zakręt wchodził, jakby na czołówkę z ciężarówką chciał iść. Coraz ciaśniej. Ktoś kiedyś mówił, napisał, proszę pokazać ciasne miejsca, już ciaśniej lepiej, żeby nie było. Kurde, gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Tylko, że jak się zaraz droga skończy i... I zakazy wyrosną. No to już będzie pięknie, że aż pięknie. I zaraz jakieś zakazy wyrosną i wtedy będę się zastanawiał. No i co? I teraz co? Gdzie mam jechać? Prawo. O Boże, jakie tu są ciśnienia. Ludzie, kochani. Tak myślałem, że gdzieś wjadę, ale... Ale będę narożnikami po tym nawieprzał. Ja pierdzielę, stykowo. No piękny, piękny. Nie zahaczyłem, no przelazłem, ale... I w lewo, i w lewo. No dalej widziałem jakieś firmy, ale to kurczę... 450 metrów, chyba stanę się zapytam. Idę się zapytać. Idę się zapytam, bo... Nie chcę świrować. Na chwilę może droga się skończy. Zaraz wracam. Uzyskałem informację, czyli dobrze, dobrze jadę, dobrze jadę. Dobrze jadę, gdzieś prosto, potem w lewo. No jedź wuja, nie patrzcie na mnie tutaj. Bo nie ma czasu, 3 minuty mi zostało. Do 16. Ale wiry były w pewnym momencie. Bebekarz, bebekarz. No na pewno tu nie skręcę. Na pewno tu nie skręcę w lewo, no sorry, ale... W lewo, tak, tak. Ten budynek od razu, aha. Dobra. Ale tu... Kurczę. Chyba tak. Jedziemy tu. Jeśli może uda.
Czy to nie jest tu? Sorry, bebekar. Ja. Bebekar plastikuje. Bebekar plastikos. Nada? E você? Ela é linda. Ao lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Leva aqui. Uhum. E ao lado direito para a Flávia. Ok. E você, ok. Nada. Nada. Nada e bravo. Os da Matariana. Mam nadzieję, że to tu. No pierdziele. Teraz będzie śmierdziało hamulcami. Już je słyszę. Ślepa ulica. Jak tam? No tu i prawo. Mam wjechać tu chyba. Ale załamania, szlak by trafił. Jak mam tu wjechać? Żeby się tylko nie skleszczył. Kurde. Muszę go dźwignąć. Kurde, tu się skleszczę, nie ma haka. Szlak by trafił. Muszę wyjść zobaczyć. Idzie gościu do mnie uświadomić mnie, gdzie mam jechać. To jest ta firma. No, to jest to, tylko mówicie mi. Inaczej mam tu wjechać, cholera. Żeby nie zahaczyć u mury. Teraz mam wycofać tam. Mam tą ulicę. Kurczę. 34 stopnie, ale mnie... No i zresztą ogień. Dawaj, Adam, dawaj. Ej, maszyna aż jęczy. To zostaw na dużych kołach, a nie mega, kurde, w takie krzaki wciskać. Ona się później kleszczy, sra. Sorry, ale taka prawda. Ale dobra, teraz musimy w tą piękną bramę wjechać. Jeszcze rozładunkowe. Jest przepiękne. On chciał teraz, żebym ja znowu cofnął. Boże kochany, przecież to nie rower. To aż wygięte wszystko na naczepie. Kuźwa, tu wjadę. Kurde. O, skapował, o co chodzi. Chyba nie jeden tu był. Nie jeden tu był, chyba się kleszczyło. Szlak trafił. Takie krzaki, ja pierdzielę. O. Gdzieś oponami napierdzielam. Moment. O, już napierdzielam oponami po tym. No,
A strzela, kuźwa. Kapo! Finito! O. On mi każe podnieść, a ja nie mam co podnieść, no. A ja mam wjechać i rozładować, bo on nosić nie będzie. Szlak by trafił. Proszę bardzo, wjazd do firmy. Przeszczyłem się, zablokowałem, nie wiem co mam teraz zrobić, jak, w jaki sposób wyrwać. Proszę bardzo, skreśliłem ramę do naczepy. Dźwignąć już bardziej nie mogę. Wjazd do firmy. Mega. Fajnie jest, super. Zobaczcie jakie to były prężenia, co się tu działo z asfaltem. Tak jak go zawijałem. Zobaczcie. To widać. Na oponach mam normalnie asfalt wydarty. A wjazd do firmy jaki? Taki jak widać. No wjechałem jakoś ze mną na pusto, już inaczej będzie, ale nie lubię takich sytuacji. Zakleszczyłem się ramą od ciągnika o naczepę i taka robota. I oni chcą ładunek. No dobra, wszystko rozumiem, ale ja mam powierzony sprzęt i o to muszę dbać, nie? Rozładowałem, wyładowałem. Z topaniem też mało mniej tam nie było problemów, bo kurde, łamałem się, kleszczyłem i tak. Właśnie nie lubię takich klimatów. Tutaj jest mega, mega to jest stworzona do ładunków przestrzennych jak najbardziej, ale do wycieczek takich jak ta teraz to jest parodia. Ja tam nagrałem, nakręciłem jak asfalt zwija, no tam była śmiesznie, nie? No śmieszne, ale prawdziwe. I on chciał, żebym jeszcze tam tyłem to wszystko jęczało, ja tam w miejscu rwałem. A nic mnie tak nie boli, bo jeżeli miałbym tam jechać i nic mi nie mówił. Ja mam powierzony sprzęt, prawda? Nie wiem jak tam każdy w robocie, no ale każdy się jakoś podszuwa, no. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jest jakieś odpowiedzialność. Przyjąłem ten sprzęt, już nim jeżdżę. Już 250 tysięcy nim zrobiłem. Nie, to jest moje narzędzie pracy. Jak będę dbał, tak będę miał, tak? A jak wjeżdżam w takie klimaty i się zaczynam zaraz denerwować, bo widzę, że po prostu niszczę. Niszczę coś, co nie musiało być, tak? Nie musiało mieć miejsca. Jak zobaczę kiedyś załadunek w to miejsce, to ja tutaj się nie wybiorę na pewno. A co to za komandowska tutaj wyszła na drodze? Jakaś komandowska. I tego busa to nie rozumiem. Bo się rzuci jak... I teraz będzie problem. Ktoś tam chciał ciasto. Jest ciasno. Oni pędzą po tych ciasnych uliczkach. Ale się nie martwią, że tak ciasno. Jeszcze tu mnie czeka chyba jeden wspaniały zakręt. Jak dobrze pamiętam. Zawijasy i inne wynalazki. Dobra, teraz najważniejsze, że jedno zdane, jutro damy radę, trzeba wyjechać. Portugalczyk mówi, że tutaj jest tragedia, nie? Jest tragedia, że schodzi temperatura tak nisko rano, że jest szok, że są normalnie przejęci. To jest ten chyba kawałek dziwnego zakrętu. Muszę się tutaj teraz naddawać i reszta uciekać. Tak jest. No, teraz żeby tylko nikt nie wyskoczył mi tutaj. No z tej strony jakoś chyba lepiej tu wyszło ten manewr. O, teraz to z autobusem będziemy się tu mijać. Ho, ho, ho. Oho, ho, 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 damy radę, panie. No nie damy radę, damy radę. No i tam do widza, który tam kiedyś napisał, żebym pokazał ciasne miejsca, takie wystarczające są. Tutaj już można się zestresować, no to więcej nie trzeba ciasnych. Tu się udało i dobrze się udało, bo gościu mówi, że skończył się materiał, znaczy coś tam się warto jakieś towaru popsuła i czekali jeden dzień. To jedno załatwione, zobaczymy co to wyjdzie jutro. Jutro jest jeszcze gorszy dzień, bardziej napięty, tym bardziej, że takimi drogami niż dzisiaj. No zobaczymy, zostałem w Portugalii, zostało mi do lotu kawałek do Hiszpanii. Od jutra od 8.20 zaczniemy pracować. Na razie.